Cześć wszystkim, witam w kolejnym filmie. Robimy zdobienie graficzne. Nagrywam jeszcze raz, teraz tak pod rząd drugi filmik, więc mam nadzieję, że będzie spoko jakość. Tak więc, dzisiaj zrobimy zdobienie czarno-białe. Będą proste linie, już wiecie, z czym to się wiąże u mnie. Będzie ciężko, będzie bardzo ciężko, no ale cóż, no trzeba dać radę, tak? Przygotuję sobie, mam tutaj multi-art. Oczywiście wszystko zostało na stole, co było wcześniej. Mam tutaj multi-art black, dark black, multi-art gel, dwójkę. Łapie ostrość? Chyba tak. Dobra, zobaczymy. Nałożę sobie moim siuwaksem silikonowym, czarny. Pamiętajcie, żeby od czasu do czasu przemieszać sobie te pigmenty i różne takie właśnie żele do zdobień, ponieważ pigment osiada na dole. Dobra. Oczywiście mam tips już pomalowany na jedną warstwę, na biało. I już przechodzimy do zdobienia. Jeżeli chodzi o białe, to mam tutaj Zien Pro. Kolorek 236. Biały bez bodajże. Jeżeli chcecie go dostać po zniżce, 10% zniżce z kodem LITTLE10, no muszę wydostać stopy tutaj, z kodem LITTLE10 macie 10% właśnie zniżki. Link będzie oczywiście w opisie filmu. Więc tak, nałożyłam jedną warstwę, jedna w zupełności wystarczy i przygotowany mam pędzelek z długim włosiem. Tu mam Magic Brush 9 ze Słowianki. Już tak, zajechane jak wszystkie moje pędzle. No i co? No i próbujemy, tak? Próbujemy. Robimy proste, uwaga, linie. Napiję sobie włosie pędzelka, tak na maksa. I malujemy proste linie. Po skosie, słuchajcie, po skosie to będzie ciekawe. Dobra. Jakby to zrobić? Najpierw zróbmy sobie jedną. Wiecie, że u mnie proste linie to graniczy z cudem. No ale dobra, coś z tego będzie. Myślę, że coś z tego będzie. Najwyżej będą nierówne. Ale jeżeli komuś wychodzą równe linie, to powodzenia życzę. Mi się to włosie takie twarde zrobiło. Ja je troszeczkę wezmę, oczyszczę, może mi się miększe zrobi. Jak nie, to zaraz zmienimy pędzelek. Bo ja widzę, że zero współpracy ze strony pędzelka. I napijam sobie jeszcze raz dokładnie całe włosie. To moje nieprzemywanie pędzelków, słuchajcie, zanim ja je włożę do tej skówki, to bokiem mi to wyjdzie. I malujemy sobie rąby. Słuchajcie, malujemy rąby. No dobra, to nie pyknie. Chyba nie pyknie tym pędzelkiem. Zaraz zobaczymy, spróbuję jeszcze jedną. Najwyżej zmienimy sobie pędzelek na krótsze włosie, ponieważ no niestety mam tylko jedno z takim długim włosiem. Dobra, jest lepiej. I kilka takich linii, żeby powstały nam rąby. Chwilowo nie oddycham, więc przepraszam, jakbym za nie mówiła, mogę sinieć. To proste linie to u mnie to graniczy z cudem, naprawdę. Dobra. I dojeżdżamy do końca. Linie robię ciutkę szersze, z tego względu, żeby fajne były takie właśnie graficzne. O. No. Prawie, słuchajcie, prawie mi to wyszło. No. Coś z tego będzie. I malujemy kolejne, żeby nie było kluski na pędzlu. Możecie sobie przewinąć, pominąć tutaj
ten krok, zastopować, bądź co wy tam chcecie zrobić. Malujemy dalej linię, mniej więcej w tych samych odległościach. Znaczy fajnie by było, jakby były w tych samych odległościach, że tak powiem. Takie grubsze, szersze, możecie sam zarys zrobić sobie, potem je pogrubiać, po już utwardzeniu, że tak powiem. Okej. Mamy to. I jeszcze jedną tutaj na końcu. Jedną linię. Trochę za szeroka, ale nie szkodzi. Dobra. Mamy to, zobaczcie. Coś takiego. Też w sumie może tą ostatnią zmyjemy. Jeszcze raz to zrobię. Już się zaczynam denerwować, że mi nie wychodzi. Też sobie wybrałam, słuchajcie, zdobienie takie, co wiecie, że no ciężko, ciężko jest mi wykonać, ale mi się tak spodobało, że mówię nie, no, no trzeba. Okej. Mamy zrobione. Utwardzamy teraz w lampie. To jest w miarę okej. Utwardzam w lampie sobie minutkę, jako że to jest czarny kolor, a wiecie, że czarne mają bardzo dużo pigmentów w sobie, więc no niestety chcąc, nie chcąc, musimy utwardzać je podwójnie. Dobra. Oczywiście teraz będziemy malować linię w drugą stronę. Będziemy potrzebować jeszcze cienki pędzelek, taki krótszy w sumie, do takich pojedynczych, o już same powiadomienia na telefonie, do pojedynczych takich cieniutkich linii, które będziemy malować, jeszcze 30 sekund. Jeszcze chwilę, no nie wiem co powiedzieć, normalnie nie wiem co powiedzieć już. Dzisiaj nie jest dobry dzień do nagrywania, naprawdę. Już się tak zdenerwowałam tym aparatem, tym nagrywaniem, że no nie do końca mi to wychodzi. Się zastanawiam właśnie, czy moje pędzelki mają te końcówki takie troszkę pozaginane już. Ciężko mi to wykminić, jak to naprawić. Wiem, że w gorącej wodzie i tak dalej, ale to nie zawsze działa, słuchajcie, to nie zawsze działa. I teraz zacznę sobie może mniej więcej od środka, jakby tutaj te rąby zrobić. Mam straszny problem z rąbami zawsze, naprawdę. Straszny problem z tym mam. Okej. I maluję od środka mniej więcej linię. Dobra. No myślę, że to będzie to, tak, to będzie to. I malujemy w ten sam sposób, żeby powstały nam takie puste, białe rąby. Też takie delikatnie pogrubione te linie. No, delikatnie. Widać, widać, wszystko widać. Używajcie pędzelków z długim włosiem do tego typu linii, ponieważ one, no jednak ta linia fajniej będzie wyglądała, tak? Będzie bardziej równa, bo cienkim pędzelkiem malując taką długą linię, jest ten problem, że ta ręka może nam się gdzieś omsknąć, może nie dojechać ten pędzelek. Dobra, ile razy poprawiam, tym gorzej to wygląda. Nieważne. Jest krzywo, ale no trudno. I maluję też mniej więcej takie same odległości, jak malowałam tutaj wcześniej. Widzicie, już mi się zjechało troszkę. Poprawimy, nie szkodzi, poprzednie linie są utwardzone. Więc możemy spokojnie przemyć sobie to, co nam nie wyszło. Jeżeli chcecie, możecie utwardzać co linię. Dosłownie co linię możecie sobie utwardzać. Więcej czasu to trwa, ale nie szkodzi. Dobra. I jeszcze tutaj. Okej. Widzicie? Coś takiego. I
Jeszcze musimy namalować tu wyżej te linie. Niestety nie mogę zastopować albo przewinąć, albo no nie wiem, nic nie mogę zrobić, bo jak już mówiłam, nie do końca ogarniam jeszcze ten aparat. Dobra. I jedziemy do góry. Już mi trochę zjechało, już są krzywe. No ciężkie, ciężkie to jest do zrobienia. Bardzo ciężkie, że ja się tego podjęłam, to jestem po prostu w szoku. Ja i proste linie. Dobra, przemywamy sobie i malujemy dalej. Malujemy dalej. Pogrubiamy sobie linię. Pogrubiamy, żeby mniej więcej wszystkie były tej samej grubości. Okej. Nie takie hop-siup. Dobra. Widzicie, tutaj jedna poprzednia linia mi trochę zjechała. No ale cóż, no. Nie szkodzi. I ostatnia tutaj u góry. No już taka mała. Jest to już prościej trochę. Dobra. Mamy to. Słuchajcie, mamy to. Jakoś. Dobra, jakoś to wygląda. No. Niech będzie. Niech będzie tak, jak jest. Jeszcze sobie tutaj dojadę ten kawałeczek jeden i okej. Utwardzamy w lampie, utwardzam minutkę. Dobra, teraz potrzebujemy pędzelek z krótszym włosiem, ponieważ będziemy wykonywać brudny stół, ponieważ będziemy wykonywać właśnie takie cieńsze, delikatniejsze linie. Sobie telefon odblokuję, bo ja mam tutaj ściągę, że tak powiem. Dobra, już wiem jak, tutaj tak, dobra. Ja wezmę sobie pędzelek, szóstkę, o. Wezmę sobie Magic Brush szóstkę. Też ze Słowianki, widzicie, ma właśnie krótsze włosie. Dobrze. I również napijam sobie mój pędzelek mocno, mocno. Tu jest takie bardziej elastyczne to włosie, bo było wyczyszczone w brush cleanerze, czyli takim cleanerze specjalnym do pędzli. Napijamy dokładnie i robimy tak, żeby pędzelek był cały pokryty, ale żeby były takie właśnie, nie było klusek, o tak. I teraz robimy w powietrzu. Tutaj, gdzie są nasze łączenia, te takie krzyżyki, malujemy do środka linię. Zobaczcie, coś takiego. I robimy to w każdym jednym trójkąciku. Staramy się, żeby linia była troszkę cieńsza. Co prawda, no mi to nie wychodzi za bardzo, ja widzę. Spróbujemy mniej produktu wziąć na pędzel. Nie jest tak mocno napigmentowany, przez co mam straszny problem. No. Wezmę sobie pędzelek z dłuższym włosiem. Dzisiaj normalnie pierwszy raz mi tak nie wychodzi, nie? Pierwszy raz. Czyścimy go. Jest po prostu obklejony cały, nie wiem, czy on jest utwardzony, czy co się z nim dzieje już. Aj, nie mam nerwów.
Dobra, i maluję sobie linie. Dobra, będą trochę grubsze. I w każdym takim, zobaczcie tutaj, rąbie malujemy jedną taką linię do środka. W każdym jednym, pamiętajcie. Oczywiście, że muszę się cała ubrudzić. Możecie sobie utwardzić tutaj, jeżeli boicie się, że gdzieś Wam się coś dotknie. Ja sobie tu obkręcam jak zawsze. Tak, ręką klientki robię to samo. Czasami tam chrupnie gdzieś tam jakaś kostka czy coś. Rozumiecie, nie? O, już coś dotkłam. Dobra, teraz wyczyn. I jeszcze jeden. Jeden ostatni. Dobra. Zobaczcie, mamy coś takiego. I wkładamy teraz do lampy, bo ja się boję, że ja zaraz coś tam dotknę, gdzieś coś zniszczę. I teraz będziemy malować proste, cienkie linie. Słuchajcie, spróbujemy zrobić to właśnie tym pędzelkiem z długim włosiem. Muszę go jakoś oczyścić, tylko nie wiem jak go oczyścić, żeby on nie był taki sklejony, bo ja go chyba użyłam do żelu raz, wiecie? Ja go chyba użyłam do żelu i przez to on jest taki właśnie, taki klusek się zrobił, że on jest taki mało rozkładalny, że tak powiem. Ok. I teraz fajna rzecz, bo malujemy również linię. I teraz, tak jak kończy się tutaj nasz ten dzyndzelek, w miarę w równych odległościach malujemy cieńszą linię do naszego dzyndzelka. Zobaczcie, coś takiego. I z drugiej strony to samo. Zobaczcie, widzicie? Chodzi o to, żeby one były takie jakby trójwymiarowe. I z każdym robimy to samo. Z każdym jednym. Pamiętajcie, żeby nie brać za dużo produktu na pędzelek. Teraz mi te cienkie linie wychodzą. O, widzicie? Fajne. Fajne, fajne. Robimy taki efekt właśnie 3D. Dobra. Musicie mi wybaczyć, że tak mi nie wychodzi dzisiaj. Nic kompletnie. Bo no niestety jestem już zdenerwowana tym aparatem, tym wszystkim. Lubicie takie trójwymiarowe zdobienia? Dajcie znać w komentarzu oczywiście. Muszę sobie obkręcać, bo mam, jak już mówiłam, zagięte włosie. To nie jest takie proste, żeby to wykonać. Sobie tak dokładam co jakiś czas, bo naprawdę mam znikomą ilość produktu na pędzlu. Oczywiście, że któreś tu musi wyjść krzywo. No nie może być, słuchajcie, za dobrze. Nie może być za dobrze. Ale jeden. Jeden, więc nie jest źle. Możemy go sobie tutaj zmyć. Nie jest utwardzony. I domalujemy dalej. Taki małomówny dzisiaj filmik trochę. Bo się próbuję skupić. No, pewnie nie tylko ja tak mam. Że staram się
nie oddychać, nie mówić i tak dalej, jak maluję takie linie. Dobra, i teraz w drugą stronę spróbujemy. Okej. Okay. Oczywiście, że mi się tu jakiś włosek dostał, ale no, no trudno będzie z włoskiem. Ja nie poradzę, no. Widzicie pewnie na kamerze, na aparacie, na monitorze, jak mi się trzęsą ręce. Więc serio, uwierzcie mi na słowo, to jest dla mnie, to jest wyczyn. Ale to jak dojdziecie do wprawy, to ja myślę, że spokojnie. Idzie to ogarnąć wszystko. Dobra, znowu zrobiłam tą linię krzywą, ale no cóż, dobra. No, zobaczcie, mamy coś takiego. Jest taki efekt trochę 3D. I tak ją poprawię. Jest trochę taki efekt 3D, coś tutaj nam się dzieje, tylko mam problem właśnie z tą jedną linią cały czas. Ta jedna linia mnie tutaj denerwuje. Spróbujemy ją jeszcze raz namalować. Udało się. Dobra, już nie poprawiam. Zobaczcie. Jest taka głębia. Jest głębia w tym zdobieniu. Fajnie, fajnie, fajnie to wygląda. Dobra, wkładamy do lampki. Te linie oczywiście miały być trochę grubsze. Jeszcze te takie pierwsze, te wiodące linie. No ale cóż, utwardzam sobie minutkę w lampie. Oczywiście przemyję sobie pędzelek. Tak, w cleanerze, wiem, że nie powinnam tego robić, ale... Ale no tak, wolność domku w swoim domku. I później będę narzekać. Wyczyścimy sobie pędzelki. Ja używam brush cleanera ze Słowianki. To jest taka czarna, mała buteleczka. Gdzieś ona była? Gdzieś ona była, ale... Gdzie ja ją położyłam, to ja nie wiem, wiecie? Pewnie jest w szufladzie. No, nieważne. Ona też jest bardzo fajna do... Jest. Ona też jest bardzo fajna do... kolorów, rozwadniania kolorów, tak? Więc... Bardzo, bardzo fajna rzecz, naprawdę bardzo fajna. Ok, mamy utwardzone nasze trójwymiarowe zdobienie. Teraz nałożymy sobie, no się zastanawiam właśnie, chyba top. Top błyszczący dla odmiany, ja wszystko w macie zawsze robię, to może top błyszczący tym razem nałożymy. Ok, i pokrywamy całe zdobienie. No linie w takich zdobieniach niestety są bardzo, bardzo ważne, żeby były proste. Mi to nie wyszło, ale mi się podoba, naprawdę mi się podoba i wiem, że klientkom też się spodoba, a chwilę to trwa, ale cóż, wolny brzeg i przyjeżdżamy jeszcze raz, żeby nie było kluseczki. Oczywiście zdjęcia będą wszystko pod koniec filmu. Fajnie, 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 fajnie. Podoba mi się to, naprawdę. Zdjęcia wszystkie będą pod koniec filmu. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, nawet dwie takie duże. Jeżeli Wam się nie podobało, łapkę w dół. Wiem, że tego nie dosłyszeliście, bo mówiłam niewyraźnie, ale to wiecie, to był zamierzony efekt. Tak, więc co? Łapka w górę i jedziemy. Jedziemy do następnego filmu. Oczywiście hasło na dziś to grafika, więc jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to zapraszam do komentowania i pisania hasła. Widzicie, wszystko mam tu kolorowe, wszystko mam od pyłku, cała się świecę. Jutro do pracy. O nie, jutro do pracy. Nie. Nie no, fajnie, fajnie, fajnie. Już sobie wszystko wyczyszczę. Oczywiście zmarnowałam trochę produktu, ale idę do domu, idę się relaksować, bo jest już trochę późno. A fajnie by było jednak trochę sobie poodpoczywać w niedzielę. Ok, utwardzone. I zobaczcie, mamy coś takiego. Pamiętajcie, hasło to grafika. I dawajcie znać w komentarzu, co chcecie
zobaczyć jako następne. Także co? Trzymajcie się. Pa!